Cześć, witajcie. Dzisiaj mam chwilę czasu i co, postanowiłem się zająć właśnie tą lawetą, bo szykuje mi się taka fucha trochę na wyjeździe i muszę sobie po prostu trochę sprzętu na nią władować. Dlatego tak, na pewno te podjazdy będę musiał przystosować jakoś do, żeby tutaj można było ciągnikiem wjechać i prawdopodobnie jeszcze ostrówkiem. Także tu sobie chyba przyspawam jakieś całowniki albo tołowniki, nie wiem, zobaczę co tam znajdę ciekawego u mnie na składnicy. I co, to wyprostuję, bo tu jak koparką wjeżdżałem, to się trochę pogięło. To sobie poprostujemy, tu przyspawamy te jak gdyby poprzeczki i powinno być w porządku. Dobra, zabieram się do roboty i jak coś zrobię, to wam zamelduję. Na razie, hej. Nawet, że to wygląda w miarę całkiem lepiej. Jak już to wyklepałem. Także może zostać. Tu jeszcze chyba tylko wspawam to po prostu, żeby to... Chociaż to i tak nie jest takie istotne. No i dobra, zabieram się za te poprzeczki. No i dobra, znalazłem sobie trochę materiału. To są takie teowniki ze szprosu, ze szklarni. I co, spawam sobie tak. Po prostu wtedy będzie fajnie. Będzie dobrze do przyspawania i będą tak zadziornie się ustawiały do najazdu. No i co, tnę to. Mam tyle tylko tych grubych. Jeszcze mam trochę więcej tych cienkich, także co. Na razie sobie spawam te, a później najwyżej między te grube spawam te cieńsze i powinno być ok. Dobra, zabieram się za cięcie. Cześć, witajcie w sobotę. Rury przyszły. I tak, dzisiaj taka pogoda mieszana. I tak, jak pada, to sobie działam z tą maszyną. A jak nie pada, to sobie działam z tymi najazdami. Bo tak, robota na godzinę czasu, a ja już się z tym chyba piąty dzień. Gramole, ale nic, postaram się to dzisiaj skończyć. I co, dociąłem sobie te ofniki, bo tak się to nazywa. I co, i nie wiem, czy tak to zostawić. Oczywiście będą wspawane zaraz. I co, i nie wiem, czy tak to zostawić, czy jeszcze sobie wspawać po prostu te cieńsze w środek, między te. Chyba sobie jeszcze wspawam te cienkie. Już będzie tak fajnie gęsto. W miarę gęsto to będzie. Chociaż wiecie, traktor i koparka to tam spokojnie tutaj wyjadą. No nie wiem, zobaczę. Także co, biorę się za spawanie i działam dalej. Hej. No i dobra, pospawane. Spawałem po prostu w trzech punktach na jednej stronie, czyli 6 miejsc jest. 6 spawów jest na jak gdyby jednej poprzeczce. Myślę, że to tam spokojnie wytrzyma. I tak, jednak chyba nie będę dawał tych cienkich, bo one są trochę za cienkie, by się to mogło po prostu pokrzywić. Najwyżej jak będzie za mało, no to dospawam jeszcze, poszukam takich grubszych, takich przynajmniej jak te, żeby to już było jednakowe, ale myślę, że traktor czy tam koparka spokojnie potem wyjedzie. I co, testuję to, zobaczę sobie, czy ostrówek wyjedzie. Bo traktor myślę, że spokojnie da radę. Testuję, czy po tym ostrówek wyjedzie. Jak wyjedzie, to po prostu omaluję to, żeby to już w miarę wyglądało. No i co, jeszcze ten kit tylko muszę pozdzierać. Maluję i będzie to tużko. Dobra, na razie.
No i cześć. Słuchajcie, no nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Ostrówkiem wjechałem, jak widzieliście. Ale co, no nie obyło się bez szkód. Tutaj ten najazd w porządku, bo on był trochę przesunięty do wewnątrz i koło jechało tak bardziej tutaj. Natomiast co, tutaj akurat koło jechało środkiem. Jak tam widzieliście, no to się trochę to pogięło. Ale co, ale później już sobie przesunąłem to do środka i spokojnie tam wyjechał. I co, postawiłem sobie tutaj takie deski, bo te oryginalne tutaj są takie trochę już szczeszczały. Także po tych deskach będę musiał jechać. Traktorem też próbowałem wjechać samym, bez problemu. Samym ciągnikiem bez problemu da radę wjechać. I co, tylko nie wiem, czy mi się pomieszczą te maszyny, bo tutaj muszę wrzucić talerzówkę. I co, i tutaj ewentualnie tą maszynę do rozcielania i głębosza jakoś tutaj muszę pomieścić. No a jak nie zmieszczę, to najwyżej sobie tą rozcielarkę zawiozę, taką lawetą samochodową. Pożyczę sobie i sobie ją zawiozę. Tego na razie nie prostuję, bo zobaczę dopiero po skończonej akcji, co z tego zostanie. Najwyżej to wyprostuję albo wymienię i zapytam się kuzyna, czy to zostawić, czy mu to podcinać. Ale zapewne będzie chciał już to zostawić, jak już jest to. Bo to jest dużo łatwiej wjeżdżać po prostu z tymi stopniami. Dobra, ja teraz muszę jechać w pole. Trochę jeszcze tam podziałać, bo mam taką nową działeczkę. Nową działeczkę dostałem do roboty. Czy dostałem? No w dzierżawę wziąłem pole po prostu, nie? I tam coś będę działał tą talerzówką. Jak skończę, to od razu sobie spróbuję wrzucić tam na górę. Także na razie, hej. No dobra, wstawiłem sobie talerzówkę. Nawet, że to weszło bez problemów większych. Ale też tak nie poszło tak gładko. Ale weszła. Jest. Tylko tak, tam będę musiał wrzucić jeszcze głębosza. I już chyba nic więcej nie zmieszczę tutaj. A mam jeszcze jedną maszynę. I co, może by i weszła, tylko musiałbym zdemontować tego hydropaka. A tak szczerze powiedziawszy, nie bardzo mi się to chce robić. Ale najwyżej tą jedną maszynę sobie wezmę. Lawetą przywiozę i tyle. Dobra. Na razie.